Kolejny element obchodów Dnia Dziecka w Pińczowie to spektakl teatru okazjonalnego rodziców dla dzieci. Po raz pierwszy od długiego czasu na żywo w kontakcie z publicznością wystąpili rodzice ze spektaklem A niech to gęś kopnie. Wystąpili Iwona Senderowska, Wojciech Jurewicz, Beata Nakonieczna, Paulina Sobieszczańska, Katarzyna Wojniak, Joanna Kobierska, Małgorzata Lotko, Joanna Wąsacz, Julia Nowak, Paulina Stanek, Mariusz Rogala, a spektakl reżysowała Beata Pszeniczna. By tego nie robić, przejdźmy na miejsce ostatecznych wydarzeń, do gęsi i lisa. Wielka szkoda, gęsio, że nie znalazłaś tego swojego sensu. Jakoś tak nic mi nie tak pasowało. Szkoda, no wielka szkoda. No nie, no nie, nie, no co za idiota, to wyłącz pod palnikiem, durniu. Najmniej spodziewał. Łyczka rozsądku.